Zacni widzowie chrześcijańskiej telewizji internetowej, chcielibyśmy z wdzięcznością i z pokorą wysłuchać i przyjąć biblijne hasło, jakie składa nam nasz dzień dzisiejszy, a jest ono zapisane w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, w wierszu 14, gdzie jest tak oto napisane. Ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Spróbujmy, drodzy, dzisiaj osądzić samych siebie. Tak, osądzić samych siebie pod kątem dróg, jakimi kroczymy i bram, które my wybieramy. Mamy wybór pomiędzy dwoma. Nie wiemy właściwie, co sprawia, że jedna brama jest szeroka, druga ciasna, a dwie różne drogi prowadzą do innej bramy. Jaka droga? Taka brama. Biblia mówi nam tylko, dokąd one prowadzą i pozostawia nam zastanowienie się, dlaczego jedna z dróg koniecznie wąska, druga naturalnie szeroka. Skrucha, wiara i chrześcijańskie wartości są jak wąska brama i droga. Nie możemy wkroczyć do niej z naszymi grzechami, samousprawiedliwianiem się, fałszywymi wyobrażeniami, grzechami czy z naszymi szaleństwami. Szeroka brama i przestronna droga są inne. Tam możemy poruszać się i postępować, jak żyć się nam podoba. Niestety prowadzą do zniszczenia. I niestety, co najsmutniejsze jest to, że tak wielu ludzi widzi siebie jedynie właśnie w szerokich, zapraszających drzwiach, szerokiej bramy i wchodzą do niej z radością, ale bez głębszej refleksji. Tak działa pierwszy instynktowny impuls, przełożna chęć wygodnego, leniwego i pozornie szczęśliwego istnienia. Po zastanowieniu się jednak przychodzi otrzeźwienie, przychodzi rozważna myśl, że przecież tylko ta droga, wąska droga jest dla nas dobra. Tylko taka prowadzi do prawdziwie błogosławionego życia. Zniszczenie przeciwstawione jest w życiu. I tylko niewielu to rozumie, niewielu ludzi to przeczuwa, a przede wszystkim niewielu tę drogę wybiera. Wiemy, że trudno nie zauważyć szerokich, wygodnych alei, głośnych deptaków w centrach wielu miast, które odwiedzamy. Możemy sobie to tak jednak wyobrazić w przenośni, że wąskie, boczne uliczki też mają swój urok i klimat. Tak naprawdę też można je odnaleźć, można je odkrywać i pozytywnie się nimi zachwycać. Musimy jednak pamiętać, że tą biblijną, wąską drogą prowadzi nas Jezus. Prowadzi nas ku szczęśliwości. Prowadzi nas ku wąskiej bramie. Możemy zatem powtórzyć za uczniami. Znaleźliśmy tego, którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu, który przecież też o sobie wystawił świadectwo, mówiąc: ja jestem droga, prawda i życie. Tylko ta droga i tylko z tym Bogiem prowadzi nas do życia i do zbawienia. W Ewangelii Jana możemy posłuchać jeszcze, co mówi o tym Jezus. A mówi tam tak: nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Tytułowa strona dzieła Jana Kalwina, wydanego w 1561 roku, Justitio Religionis Christiane, zawiera obraz przedstawiający właśnie dwie bramy. Wąska z kolczastym krzewem, wejściu i koroną nad nim, szeroka z kwiatami w bramie i płomieniami jarzącymi się nad nimi. To symboliczny i wymowny przekaz. Ale którą drogę wybierzesz ty? Z tym pytaniem, drodzy, was pozostawiam i życzę dobrych wyborów. Dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.